Jak się nazywasz? Damian Kusiak. Jesteś Damian. Ja jestem Rafał. Nazywam się Kamila Mygała. Cześć Kamila, jestem Rafał. Nazywam się Natalia Karzyna. Cześć Natalia, jestem Rafał. Kasia Foruszczyk. I Kasia Foruszczyk. Cześć Kasiu, jestem Rafał. Ja jestem Łukasz. O, to jest Łukasz. A to filmuje wasz wychowawca i dzwoni do niego właśnie telefon, ale nie odebrał. To co, jedziemy z wywiadem? Jedziemy. Dzień dobry. Chciałam zadać panu kilka pytań. Jak się pan nazywa? Nazywam się Rafał Przybył i mam drugie imię, ponoć Mariusz. To znaczy, nigdy się nim nie posługuję, ale pamiętam, że mam. Takie mi dano. Ile ma pan lat? Jestem w połowie 80. Skąd zamiłowanie akurat do pisania gazet? To znaczy, gazeta jest jak gdyby takim wynikiem w ogóle gdzieś tam jakiegoś takiego hobby, którym zawsze było moje pisanie. Myślę, że to zaczęło się od mojego taty. Mój tata pisał rymowanki. Mój tata pisał rymowanki i od małego pamiętam, zawsze przygotowywał mi jakieś wierszyki i tak dalej. Były to też czasy, gdzie mój tata jak gdyby starał się tam dołączyć swój komentarz do czasów politycznych tam i ubierał to właśnie w jakieś fraszki, w jakieś takie wierszyki z prostym rymem i myślę, że gdzieś starałem się go naśladować i gdzieś tam sobie to wyrabiałem. No i potem to się zamieniło generalnie w jakiś sposób przedstawiania rzeczywistości za pomocą pisania, czy to wiersza, czy to prozy. No, próbowałem różnych rzeczy, raz lepiej, raz gorzej. W tej chwili zamieniło się gdzieś to tam w gazetę. Akurat gazeta jest owocem tego, że to jest jedyna rzecz, którą potrafię robić, a chciałem tutaj wrócić z powrotem po moich gdzieś tam wojażach po kraju i po świecie. No i po prostu robię tą gazetę. Zresztą to nie tylko chodzi o pisanie, myślę, to też chodzi o kontakt z ludźmi. Bo pisanie jest jak gdyby już efektem końcowym spotkań z ludźmi, tak? Czyli po jakichś wydarzeniach, to co wy robicie, tak? Nie piszemy teraz nie ma żadnego tekstu, tak naprawdę rozmawiamy i tak naprawdę poznajemy siebie, dopiero owocem tego naszego spotkania będzie pisanie. Także myślę, nie wiem co jest ważniejsze w tym co lubię, czy to jak to potem podsumowujemy pisząc to z naszymi kolegami, czy to co robimy tak jak teraz, że po prostu rozmawiamy, możemy zadać sobie parę pytań i powiedzieć, wymienić się poglądami. Czym zajmowali się pana rodzice? Moja mama była księgową. W ogóle z moimi rodzicami to jest taka fajna historia, że bardzo łatwo zapamiętać ich imiona, chyba wszystkim, którzy interesują się sportem, bo kiedyś była taka, znaczy jest, do tej pory żyje, ale już jest, że tak powiem, emerytowanym sportowcem, nasza pięcioboistka Dorota Idzi. Była taka pani. No i moi rodzice mają tak na imiona. Dorota i Idzi. Także to tak łatwo jest zapamiętać. I moja mama zajmowała się księgowością. Tata miał zawsze jakieś tam spady właśnie. Był żołnierzem, służył w czerwonych beretach, potem gdzieś tam szkoła morska, potem gdzieś jakieś ogromne piece, potem jakiś wypadek w pracy i teraz jest inwalidą, natomiast moi rodzice generalnie byli zwykłymi osobami, tak? Czyli pamiętam mamę, która pracowała w lubuskim przedsiębiorstwie ceramiki budowlanej, tam gdzie się zarobiło cegły i tak dalej, była księgową. Wcześniej pamiętam ją w fabryce mebli we Wrocławiu, bo tam też mieszkałem, a potem ją pamiętam tutaj w zakładach płyt biurowych, gdzie też była księgową. O czym pan pisze najczęściej w gazetach? Oczywiście najczęściej gazeta. Gazeta jak gdyby to co robimy jest małą gazetką, tak? Nie możemy mówić o jakimś wielkim wydawnictwie, tak? Gazetka jest jak gdyby odpowiednikiem tego powiatu, tak? Powiat jest bardzo mały, nie ma w nim za dużo wydarzeń i gazeta też jest bardzo mała i ona jest jak gdyby takim lusterkiem. Staramy się, żeby to było takie lusterko, a nie krzywe zwierciadło. Staramy się, żeby to było obiektywne, żeby nie przerysowywać pewnych rzeczy, tak? Żeby nie dodawać zbytniego komentarza i tak dalej. Piszemy o tym, co jest. To tak jak o was, tak? W momencie, kiedy się o was dowiedzieliśmy, telefon dzwonił, ale to jest normalne. To tak jak o was się dowiedzieliśmy, że jesteście, tak? Że robicie taką ważną rzecz, jak zbieranie, utrwalanie tutaj i archiwizowanie pewnych wydarzeń i działania pewnych osób, to właśnie o takich rzeczach piszemy. Piszemy o nas, tak? Naprawdę piszemy o nas, tak? Jakie ma pan wykształcenie?
starałem się mieć, absolutnie to nie będę racjonalizował i od początku trzeba powiedzieć, że mam średnie, tak? Ale starałem się mieć wyższe. Starałem się mieć wyższe i niestety albo mi się nie udało, albo mi się nie chciało i chyba tak naprawdę byłem leniem, żeby nie zdobyć wyższego wykształcenia. Jedyne, czym się mogę pochwalić, mam tak zwane wykształcenie prezydenckie. Jak sobie poszukacie w gazetach, co to znaczy wykształcenie prezydenckie, to będziecie wiedzieli. Doszedłem do 5 roku, nie znałem, nie zacząłem w ogóle nawet pisać pracy magisterskiej. Tak. Dziękuję za rozmowę i oddaję głos mojej koleżance Natalii. Dzień dobry. Tu Natalia, tu Rafał, tu Rafał. Dzień dobry. Od ilu lat pan pisze gazetę? Znaczy, z gazetami generalnie, bo chyba na mojej drodze było około 4 gazet. Gdzieś 2 lokalne i dwie o szerszym zasięgu, nawet chyba krajowym. Więc ja myślę, że gazety to jest coś, z czym mam do czynienia już zaraz po zakończeniu szkoły średniej, czyli gdzieś tak od 19 roku, tak? Bo ja akurat kończyłem 5-letnie technikum, więc wtedy już miałem 19 lat, więc odtąd gdzieś się zaczęło, tak? I od różnych działów, od działów kulturalnych, poprzez publicystykę, poprzez nawet działy chyba sportowe. Także generalnie z gazetami mam do czynienia od 19 lat. Od 19 roku życia, tak? A teraz już od 21 lat. Jak się pisze gazety? Jak się pisze gazety? Gazety... Myślę, że jeżeli macie dobry kontakt z ludźmi, to pisze się je przyjemnie. Nie chciałbym powiedzieć, że łatwo, bo łatwo to jest taki termin, który usprawiedliwia być może jakieś błędy, który usprawiedliwia jakiś brak zaangażowania i tak dalej. Nie pisze się, nawet małej gazety nie pisze się łatwo, bo trzeba ważyć słowa. Trzeba zawsze pamiętać, że tekst to jest coś, z której jednej strony stoję ja, tak? A z drugiej strony stoi ten, o którym piszę. Tak? I teraz niezależnie od tego, co się wydarza, czy się wydarzają pozytywne rzeczy, czy negatywne, to trzeba tak pisać ten tekst, żeby chyba kogoś nie skrzywdzić. Nie wiem, czy to się do końca zawsze udaje, ale chyba tak jest. Zawsze robię to tak, żeby nie mieć przyjemności z tego, że kogoś skrytykuję. A jeżeli już, to tak, żeby to dało nam jakąś obopólną korzyść, żeby coś się zaczęło zmieniać. Tak? No i tak się pisze gazety. O właśnie, jak się jeszcze pisze gazety? Myślę, że gazety powinny się pisać nawet lokalne tak, że dwie strony zawsze trzeba brać pod uwagę, czyli do tekstu, który gdzieś piszemy o jakimś konflikcie i tak dalej, to jest tekst, w którym dwie strony muszą mieć możliwość wypowiedzenia się. Czym się pan zajmuje oprócz pisania gazet? Oprócz pisania gazet zajmuję się jeszcze pisaniem. Ale pisaniem innych rzeczy, to znaczy generalnie nie wiem, bo wy jesteście chyba troszeczkę wyżej, ja jeszcze oprócz tego piszę, współpracuję z wydawnictwami, które wydają książki do szkół i generalnie piszę do podręczników szkolnych też wiersze i piosenki do działów jakichś muzycznych. Współpracuję z takim wydawnictwem, które nazywa się Nowa Era, to jest chyba drugie największe wydawnictwo w Polsce po wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych. Natomiast czymś jeszcze zajmuję się, to jest taki brzydki wyraz, ponieważ gdzieś angielski, copywritingiem się zajmuję, czyli piszę też teksty na zlecenie. I generalnie na przykład dla takich telewizji jak Discovery, generalnie dla telewizji polskiej i coś, co jest związane bardziej ze scenariopisarstwem niż z dziennikarstwem też. Skąd się pan dowiaduje o konkursach w szkole lub że są wypadki? Skąd się dowiaduje? O konkursach szkolnych to tak naprawdę mają właśnie nauczyciele i tu im trzeba czapkę ściągnąć przed nimi i to oni informują i to oni się wami chwalą i ja uważam, że to chwalenie jest bardzo pozytywne, bo to nie jest takie chwalipięctwo, bo to trzeba odróżnić od chwalenia się za pracę, za sukces i tak dalej, od takiego próżnego chwalipięctwa. Natomiast skąd się dowiaduje o wypadkach, no to i zdarzeniach, no ja myślę, że to akurat pozostawiłbym w gestii swojej, bo to taka mała tajemnica dziennikarska jest, skąd ja się dowiaduję. Nie dowiaduję się tego na pewno, jeżeli to będą oglądali gdzieś tam inni, nie dowiaduję się o tym ani od strażaków, ani od policjantów, to o tym się nie dowiaduję. Pani myśli, że są zamknięte drzwi i będzie je otwierała. I będzie niespodziankę przysłuchiwała. Surprise! Dzień dobry! Dzień dobry. To jest nasza pani Żaneta, która tutaj właśnie pracuje w redakcji i obsługuje właśnie czytelników. Dzień dobry. Ale możemy kontynuować dalej rozmowę. Jak u pana w gazecie znajdują się reklamy? Jak się znajdują reklamy?
Reklamy znajdują się tak, że dbamy o to, żeby docierać po prostu do reklamodawców, przekonywać ich. Dostaniemy certyfikat. Tak, tak. Uwaga, oficjalna część. Rafał, popraw się. Ale przeczytaj, co tam na nim jest. Certyfikat dla Rafała Przybyły, dziennikarza, który żyje z pasją. Poszukiwacza zaginionych pasji ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Janusza Korczaka w Jaruszowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest dla mnie tym bardziej miłe, że to jest gdzieś tam pan Janusz Korczak. Jest waszym patronem. Łapa, łapa, tak? Tak, pozdrawiamy to teraz. Dobra. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Flusz, czyk? Tak. A ja bardzo proszę blisko certyfikatem tutaj. A tutaj jeszcze raz zapozować. To ja żyję z pasją, z szaleństwem.